W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy mają do dyspozycji 1 000 000 zł na projekty z kategorii infrastrukturalnej i społecznej. Przypomnę Państwu, że wartość projektu infrastrukturalnego nie mogła przekraczać kwoty 400 000 zł, a tego z budżetu społecznego 40 000 zł. Wobec czego mamy nadzieję, że zorganizujemy, że uda nam się zrealizować w przyszłym roku 2 duże projekty infrastrukturalne i 5 o charakterze społecznym. Jak ważna jest to idea, proszę Państwa, świadczy o tym ilość złożonych wniosków w tegorocznej edycji. Łącznie wpłynęło ich aż 37. Jak mówi Ewa Pełechata, głównymi założeniami projektu realizowanego przez miasto jest zaangażowanie, współdecydowanie i integracja. Dzisiaj odbyło się losowanie kolejności projektów na listach. W kategorii infrastrukturalnej znalazło się 17 projektów, w społecznej 20. Brawa należą się wszystkim wnioskodawcom za zaangażowanie, za chęci, oby ich nie zabrakło. Zarówno przy realizacji, jak i przy kolejnych pomysłów życzę na przyszłość. Głosowanie nad poszczególnymi projektami będzie dokonywane przez naszych mieszkańców. Kołobrzeżanki i Kołobrzeżanie zachęcamy do wzięcia udziału teraz w głosowaniu nad wszystkimi projektami. Wybierzcie te, które najbardziej do Was przemawiają, te, które chcielibyście, żeby miały możliwość zrealizowania się. Głosowanie na poszczególne projekty rozpocznie się 28 października i potrwa do 12 listopada. Można oddać po jednym głosie na projekt z kategorii infrastrukturalnej i społecznej. Jeżeli ktoś chciałby zagłosować tylko na projekt infrastrukturalny bądź tylko na projekt społeczny, również taka możliwość istnieje, ten głos jest ważny. Natomiast nieważny będzie, kiedy zaznaczymy kilka projektów z gospodarczych i kilka ze społecznych. Także tutaj wyczulam, najlepiej po jednym gospodarczym i jednym społecznym. Głosować możemy osobiście, pobierając formularz w Wydziale Obsługi Mieszkańca naszego Urzędu Miasta. Możemy głosować poprzez naszą stronę internetową. Istnieje też możliwość wydruku karty z naszej strony internetowej, bądź pobrania formularza od nas z Wydziału Obsługi Mieszkańca i odesłania go drogą listowną. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Kołobrzegu. W poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego, więc w 2014 i 2015 roku, tam było ograniczenie wiekowe. Teraz, tak jak w przypadku składania tych projektów do budżetu obywatelskiego, nie było tej bariery wiekowej, także tutaj mogą głosować wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek, z tym, że w przypadku osób mieszkańców niepełnoletnich będzie potrzebne wyrażenie zgody poprzez podpis rodzica. Podczas dzisiejszego losowania obecni byli także wnioskodawcy projektów. Projekt dotyczy festiwalu świadomej pracy z ciałem, ciało w dobrym ruchu. My już zrobiliśmy pierwszą edycję w czerwcu, a teraz czas na drugą i cieszę się, że ten projekt poszedł do przodu. Utworzenie opiekuna seniorów wykluczonych lub opóźnionych w posługiwaniu się smartfonem, komputerem i tym podobnych urządzeń. Spodziewam się, że będę miał, powiedzmy, dużo wdzięcznych seniorów, którzy z tego będą korzystać, jeżeli ten projekt przejdzie i się uda. Składałam projekt infrastrukturalny na osiedle Radzikowo. Chodzi o budowę częściową placu, który już w zasadzie jest, ale on wymaga gruntownej przebudowy, no i cieszę się, że ten projekt został wylosowany. Informacje o poszczególnych projektach mają się znaleźć na stronie www.bo.kolobrzeg.pl do 24 października.